Poznajcie Przema, Kopciucha i Robka. To oni ciągle robią dym, czyli odpowiadają za powstawanie smogu. Czy uda nam się ich powstrzymać? Rozwiejmy wątpliwości, ale najpierw przybliżmy sobie definicję. Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, które powstaje na skutek dwóch czynników – zanieczyszczeń powietrza i wyżowej, bezwietrznej pogody. Kiedy ciśnienie jest wysokie, szkodliwe cząsteczki nie unoszą się do góry, tylko rozprzestrzeniają się blisko powierzchni Ziemi, tworząc trującą mgłę. Brak wiatru z kolei powoduje, że smog zwisa nad nami niczym klosz. A pod kloszem znajdziemy m.in. tlenki siarki, azotu i pyły zawieszone PM2,5 i PM10. To głównie one zagrażają naszemu zdrowiu. Cząsteczki PM10, których średnica stanowi 1/5 grubości włosa, przenikają do oskrzeli, a PM2,5 są jeszcze mniejsze, przez co mogą dostać się do płuc i krwioobiegu. Co w takim razie powoduje smog? A właściwie kto? Po pierwsze my. Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce są gospodarstwa domowe i tak zwana niska emisja, czyli palenie czym popadnie. Do powszechnych źródeł ciepła należą bowiem muł węglowy i niskiej jakości węgiel, śmieci oraz tworzywa sztuczne. W ten sposób 87% rakotwórczego benzopirenu i 52% pyłu PM10 pochodzi z naszych domów. Po drugie, też my i nasze samochody, wśród których te ze starymi silnikami diesla należą do najbardziej szkodliwych. Aż 10% zanieczyszczeń pompujemy więc do swoich miast przez rury wydechowe. W Polsce na 1000 mieszkańców przypada już więcej samochodów niż w wielu miastach na zachodzie Europy. Nic więc dziwnego, że tak rozpędziliśmy się z produkcją smogu. No i po trzecie Przemo. Znaczy przemysł. Aż 17% pyłu zawieszonego PM10 pochodzi ze źródeł przemysłowych. Tak wyglądają główne przyczyny powstawania smogu w Polsce. Jak widać, w kwestii poprawy jakości powietrza najwięcej do zrobienia mamy my sami. Co więc możemy zrobić? Warto przemyśleć wymianę starego pieca na jedno z ekologicznych i oszczędnych urządzeń. Bez trudu powinniśmy znaleźć rozwiązanie na miarę naszych potrzeb. A na oddychajpowietrzem.pl znajdziecie jeszcze więcej informacji na temat czystego powietrza. Zapraszamy!